Siemano, startujemy pierwszym zamówieniem. Restauracja przy ulicy Izaka, czyli tak jak zawsze zresztą. Jak nie kończy, to Izak. Rower jak strzela, tak strzela. Dnia dzielni trochę, ale wali mnie to, już nie mam siły do chuja. Nie nastawiałem się dzisiaj na jakieś giga zarobki, bo dzisiaj jest ten woźb. To nie dość, że zamówień będzie mniej, to jeszcze rynek może być średnio przejezdny. No ale o dziwo, to z Izaka wpadło od kopa. Nie sprawdziłem pogody, czy ma wpadać dzisiaj, czy nie. Zresztą na chuj to sprawdzać, jak to się i tak w ogóle nie sprawdza. Jeb. Gość na trąbce gra, jakiejś takiej dużej. Saksofon się to nazywa? Chyba ta. Na kurwia bluesa. Ci uliczni Grajkowie to widzę, że nawet już mają blika podanego, że można płacić. Nie trzeba żetonów wrzucać. Lokatki się posypały. Ciekawe, czy pizza będzie. Mam nadzieję, że tylko makarony. 15 minut nie byłem czekać jeszcze. Jakim cudem? Na dąbie. No to nic, czekamy. Tu jakiś rower stoi, mam nadzieję, że nie wydali kurwa komuś mojego zamówienia. Kurwa, ciągle mam ujebane ręce z tego smaru. Ja pierdolę. Codzienne grzebanie przy tym rowerze. Wszystko git, tylko minęło pół godziny, jeszcze nawet nie odebrałem zamówienia. Dziękuję bardzo. Dobra, lecimy z tym na Fabryczną. No jest kawałek. Coś pięknego, kurwa. Kurwa, jednorożca. Jednorożec. Uwaga! Halo! Ścieżka! A na chuj ja tu w ogóle przejechałem? Ja pierdolę. Amatorka, kurwa. Już chuj. Tam jednorożce, tu aniołki. Kurwa. Zdupcyłem to. Dobra, jadę tędy. Kurwa, niebezpiecznie na tym piasku. Wyciągnęli ten znak z Wisły. Bojka leży tam koło tego robocika. Przesadziłem trochę z wybiorem.
No i przebiłem oponę. Zajebiście, kurwa. Ja pierdolę. Wiedziałem, że to jest kurwa chujowy dzień, żeby jeździć. Skurwysyn jebany. Po dupcy mnie, kurwa, nie dość się wyczekałem. A, idź po chuj. Ty masz wziąć, tak? Co, by się coś zjebało? Tak, dętko. Teraz nie wiem, czy ja orientuję się, czy ja mam coś teraz jeszcze potwierdzić, bo w sumie ten gość powiedział, żebym ci przekazał. To byś coś pokazało? Nie wiem. No bo ja to jakby dalej mam to zamówienie, nie? To ja potwierdzam odbiór. O, no, to może. I mi powinno zniknąć. Zaszczoci? Nie, jeszcze. No to uważaj, bo gdzieś tu przebiłem. Ja bym jechał. Ja też przebiłem, bo i to w tym tygodniu też. Ja pierwszy raz, 2 miesiące jeżdżę i w sumie pierwszy raz. No ale teraz niech stopniał, to wszystko wyszło, nie? I jak na tym wychodzisz? Kurde, no powiem ci, że w grudniu zarobiłem fajnie, mi się wydaje, no bo to jest moja dorywcza robota, także jeżdżę sobie po 4 godzinki, nie? No to... Tak? No i teraz mam... No ale wróciłem już po urlopie też do roboty swojej, także jeżdżę mniej, nie? Także też nie jeździ. Jako druga robota jest okej, nie? To zawsze coś tam co robisz. Ale kurde, bez manuala, bez tegoż... No właśnie, miałem inwestować, ale coś tam zaczęli straszyć tymi jakimiś etatami, tym wszystkim. No to ja sobie nie mogę pozwolić na etat, jak ja robię w innej robocie, nie? Więc to sobie myślę, no zrobię ten napęd, no i co, pojeżdżę miesiąc i nawet nie odrobię go. Ale z napęd ci zawsze zostanie. Ja mam hulajnogę. Więc też mi tak szkoda, bo wtedy hulajnoga poszła w ustawkę. No. Ale można jeździć na tym i na tym. No można. Ja już kończę się do domu. Aha. Ostatnie? No. Ja mam pierwsze. Pierwsze wziąłem, kurwa. Aj, kurde, na razie, dzięki. Zabijam na chatę. Kurwa. A szkoda. Ale gdybym nie popierdolił tej drogi i nie pojechał tą jebaną kładką, tylko tak jak powinienem jechać, to bym nie przebił, kurwa. Może bym sobie jakąś ciorczkę kupił do domu. Kurwa, kiedy ostatnio przód przebiłem? Zawsze tył leciał. No dobrze, mam jeszcze jedną dętkę zapasową. To przełożę sobie, no ale trzeba będzie znowu dwie zamówić. Dobrze, chociaż tyle, że udało się, że ziomuś przejął to zamówienie po mnie. Tam było do pobrania 66 zł. Jeszcze by mnie obciążyli kosztami, a ja za spaghetti kurwa nie przepadam. Jeszcze jakieś bawegę. No i dobrze, że dość blisko domu.